Witajcie, moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, w nim piwo. Ale piwo nie byle jakie, bo piwo Artback The Shorty Smoky Porter, czyli piwo marki whisky. Mam nadzieję, że będzie to odcinek ciekawy zarówno dla miłośników whisky, jak i dla piwosza, ponieważ obie te grupy mają swój najbardziej zaangażowany sektor kibiców w postaci Artbagian i Beer Geeków. Zapraszam wszystkich na kolejne vlogowe spotkanie degustacyjne. Zacznijmy może od tego, aby zastanowić się, co to w ogóle za styl piwa Porter. Choć zwykle tego nie robię, dzisiaj posłużę się cytatem, a zrobię to głównie z uwagi na urokliwy charakter polszczyzny w tymże cytacie. Cytat pochodził będzie z Karola Wilhelma Schmidta, który w 1830 roku opublikował dzieło o dokładnej nauce ważenia piwa. Uwaga! Pozwólcie, że pomogę sobie trochę, wykorzystując Manumi Office Sleeve, czyli akcesorium, które wprowadziliśmy niedawno do portfolio marki Manumi. To skórzane etui na laptopa, które ma także funkcję wspornika, zamieniającego pokrowiec w stację biurową, która jest mobilna i pracować można, gdzie tylko dusza zapragnie. Powstają dwa punkty podparcia dla komputera, które gwarantują przede wszystkim przestrzeń pod komputerem, która umożliwia łatwą wentylację, ale oprócz tego zmieniają kąt ustawienia monitora względem oczu, sprawiając, że pracujący prostuje się i z pewnością ułatwia mi to przytoczenie słów Karola Wilhelma Schmidta. Zatem uwaga, zobaczmy, jak niemal 200 lat temu pisał o porterze. Porter jest trunkiem wybornym i zdrowym, który w roku 1730 ważyć zaczęto. Przed tą epoką używane były trzy tylko style piwa w Anglii. Ale, beer i twopenny, które zwykle mieszano, dolewając po połowie dwóch gatunków z liczby trzech wyżej wzmiankowanych. Gdy zaś weszło później w zwyczaj mieszać wszystkie te trzy gatunki, z czego niemały wynikał zachód dla szynkarzów, którzy do jednej kwarty z trzech beczek utaczać musieli trunku, piwowar Harrod powziął myśl przyrządzić trunek taki, który łączyłby w sobie własności wszystkich trzech gatunków piwa dotąd używanych, co też szczęśliwie mu się udało. To był wynalazek porteru, który miał niebawem wielu lubowników, a jako trunek tęgi i posilny uważany, że się dla wyrobników, a mianowicie dla tragarzów, czyli porterów, przyda i od ich nazwiska porterem został mianowany. Jak zatem widzicie, porter jest stylem piwnym, który jest doskonale ukonstytuowany i opisany historycznie. Moim celem, najważniejszą misją jest jednak mówienie o rzeczach trudnych w sposób prosty, więc pozwólcie, że rozwinę jeszcze trochę tę koncepcję już po naszemu. W całej porterowej rewolucji piwnej z XVIII-wiecznej Anglii chodzi o to, że pierwotnie wyszynk, czyli podawanie, polegało na kuparzowaniu, czyli mieszaniu piwa w momencie zamówienia. Jeśli zatem byłem szynkarzem, czy dzisiaj barmanem i ktoś zamawiał ode mnie piwo, to w jego naczynie wlewałem piwo z tej beczki, z tej beczki, z tej beczki w odpowiednich proporcjach, co było dosyć męczące. Rewolucja porterowa polega na tym, że różne brzeczki gwarantujące różne walory smakowe mieszano już na etapie kadzi fermentacyjnej, przez co powstawało piwo, które było pożywne, pełne w smaku, ale także bez wątpienia równie istotny walor było piwem mocnym, więc działało klepiąc pijących. I tak właśnie sprawa ta wygląda. Przez mieszanie różnych brzeczek piwo to w owym czasie nie nazywało się porter, tylko entire, czyli piwo, możemy powiedzieć, całościowe, wykorzystujące wszystkie możliwości. Jednak przez szybką popularność, jaką piwo to sobie zdobywało, bo polubili je bardzo właśnie porterzy, czyli tragarze miejsca albo portowi, szybko piwo to zaczęto nazywać porterem. I co ciekawe, dzisiaj zawodu portera już nie ma, ale zostało piwo porter, więc słowo to właśnie przez wektor piwa cały czas występuje. Ciekawą sprawą jest to, że porter jest również bardzo popularnym stylem piwnym w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, a wszystko dlatego, że w czasie wojen napoleońskich Napoleon, nakładając embargo na Wielką Brytanię, pozbawił tutaj mieszkańców naszych terenów dostępu do porteru, przez co potrzeba matką wynalazku, porter ten został natychmiast produkowany już u nas i powstała w tenże sposób kategoria porter bałtycki. A tę kategorię już znacie, bo nie dalej niż kilka odcinków temu wraz z Tomkiem Kopyrą w browarze Fortuna przy okazji pojawienia się na rynku piwa porter bałtycki Komes, wymrażany, leżakowany w beczkach po whisky, o tym mówiliśmy. Jak wiadomo, jestem lichym brogerem piwnym, nie znam się na piwie aż tak dobrze, natomiast lubię pomosty pomiędzy światem piwa i światem whisky, ponieważ pomosty te łączą dwa światy dość bliskie. Chętnie je eksploruję i dzisiaj oczywiście jestem tu nie dlatego, że porter, tylko dlatego, że Artback, starając się nagrać odcinek z poszanowaniem dla świata piwa, aby piwoszom na odciski niepotrzebnie nie
nadepnąć. No ale dobrze, moi drodzy, skoro już o tych sprawach mówimy i wspomniałem Tomka Kopyrę, chciałem pokazać wam jeszcze jedną rzecz. Od razu powiem, że pokazuję ją dlatego, że uważam ją za takie brzydkie słowo, bo niezbyt takie polsko brzmiące, ale za relewantną do tej sytuacji, ponieważ mam tutaj książkę Tomka. Od razu powiem, nie konsultowałem z autorem pokazywania tej książki. Dostałem ją od Tomka jako prezent. Tomek nie wie, że będę ją pokazywał w tym odcinku, ale nie pokazuję wam dlatego, żeby pokazać, że wśród moich znajomych jest ktoś, kto napisał książkę. Nie pokazuję dlatego, żeby pokazać wam, że dostałem książkę, jestem fajny. Pokazuję ją wam dlatego, że uważam, że tutaj, w tej książce, którą już zacząłem czytać i tam jakąś część mam za sobą, jest ukazany świat piwa w sposób syntetyczny. Jeśli zatem ktoś nie ma ambicji, aby zostać ultra beer geekiem i wiedzieć absolutnie wszystko, ale ma takie ambicje, aby być wyedukowanym konsumentem, który dość swobodnie porusza się na przykład po świecie piwa i stylach piwnych, kiedy jest się konsumentem przy półce, myślę, że jest to pozycja bardzo interesująca i mogę ją wam rekomendować. A ponieważ książka, którą mam, to edycja, czy wydanie specjalne, dostałem ją razem ze szkłem do piwa, które nadaje się do porteru w kształcie takiej oto koniakówki. Także dzisiaj właśnie w nim będę pić. Przypuszczam, że to jakieś Zalando dla Olgi. Zaraz ten temat wyjaśnię. Ale duży karton, co tam masz, kochanie? A, wiem. Poduszeczka dla mnie. To pan. Przepraszam. No co, nie ode mnie coś zależy. Nie, nie od ciebie. Nagrywam. Tak. Ale ja nagrywam. Olga, ale ja nagrywam teraz to, co mówisz. Aha. To kocham cię, misiu. W porządku, moi drodzy, my tu gadu, a mi się porter ogrzewa, więc trzeba avanti, do brzegu. Zresztą i tak temat zakupów mojej żony i liczby dostarczanych paczek to sprawy, o których wolę nie wiedzieć, ale nie dlatego, że jestem takim wspaniałym i wyrozumiałym mężem, tylko dlatego, że kiedy przychodzi paczka z aukcji z butelkami z whisky, to oczekuję symetrycznej wyrozumiałości, bo każdy kij ma dwa końce. W każdym razie, moi drodzy, skoro już mamy taką małą przerwę, to pozwólcie, że przypomnę tylko, że partnerem odcinka jak zawsze jest firma Miller Menstruer, która dba o to, abym zawsze wyglądał stosownie do sytuacji. I dzisiaj przy okazji porteru Smoky od destylarni Artbeck chciałem wyglądać trochę brytyjsko, więc założyłem marynarkę od Pepite i założyłem krawat w rozpędzone odyńce, który symbolizuje moją afiliację z grupą sympatyków mojego kanału, czyli grupą Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny i zachęcam was do tego, aby grupę tę odnaleźć na Facebooku i do nas dołączyć. Grupa ta zawsze jest uprzywilejowana we wszystkich produktach i projektach, które realizuje i ostatnio też skorzystała z przywileju przy okazji premiery perfum Miller Masculinité. Wyglądam teraz jak taki trochę człowiek orkiestra, tu to, tu tamto, tu siamto, ale taka jest prawda, pojawiły się perfumy. Nie mogę ich w tej chwili rozpylić atomizerem, ponieważ to 20% eau de parfum, czyli woda perfumowana, która ma bardzo wysoką projekcję, bardzo długą trwałość i z pewnością przeszkadzałaby w degustacji porteru, ale chciałem pokazać wam, że takie perfumy istnieją. Niestety nie mogę ich wam zaoferować, bo no, kiedy zamawiałem, myślałem aż, ale teraz już mogę powiedzieć tylko 1000 flakonów, które rozeszły się w 70 kilka godzin, zatem wszystkich, którzy takie perfumy posiadają, pozdrawiam, dziękuję za zaufanie, dajcie znać w komentarzach, jeśli macie Masculinité, a wszystkich, których temat interesuje, zachęcam do tego, aby zakręcić się wokół Kliki Dzika lub innych obszarów mojej działalności, po to, aby wiedzieć natychmiast, kiedy pojawi się kolejny rozlew perfum, a będzie to mniej więcej za 2 miesiące. No dobra, może trochę się zapędziłem, więc pozwólcie, że wrócę. Wspomnieć o perfumach, a nie powiedzieć jak pachną, to odrobinę bez sensu, więc chciałem tylko dodać, że Masculinité to zapach, który jest zapachem męskim, niechłopięcym, ciężkim, pewnie wieczorowym, ziemistym, tytoniowym, w którym pojawiają się nuty wetyweri, żywicy elemi, piżma. Także są to takie tematy dla mężczyzn, którzy lubią takie gęste, męskie, mocne aromaty i to jest 20% eau de parfum, więc trzyma się skóry mocno i ma już wielu zwolenników, choć na rynku jest dopiero od tygodnia. Wracajmy do porteru. No to przejdźmy już do głównego bohatera odcinka, czyli do Artbeck Smoky Porter. Trochę pod jego nieobecność, ponieważ zmuszony byłem dokonać transferu porteru ze stołu do lodówki. Nagranie trwa dzisiaj dość długo, jest sporo spraw kuluarowych, które muszę załatwiać pomiędzy ujęciami, co sprawia, że piwo trochę się ogrzało i chce je schłodzić. Najlepsza temperatura podania to 10, może trochę więcej stopni, aby mieć z piwa największą przyjemność. Moi drodzy, zwykle kiedy mówimy o powiązaniach między światem piwa i whisky, mówimy o drewnie. Leżakowanie, czy to w beczkach, czy z chipsami, sprawia, że drewno, z którym miało kontakt z whisky, wpływa na smak piwa. Tym razem sytuacja jest jednak inna, ponieważ mamy do czynienia z piwem, które wykonane zostało może nie z, tylko z udziałem słodu z destylarni Artbeck.
Jak wiadomo, destylarnia Ardbeg to destylarnia, która wykorzystuje słód suszony nad torfem, który jest bardzo dymny. I tutaj jest kilka rzeczy, które warto wspomnieć. Przede wszystkim porter to piwo ciemne, które produkuje się ze słodu ciemnego, więc słód jasny, z którego produkuje się whisky, może stanowić tylko część słodu w zasypie. Natomiast druga sprawa jest taka, że ten słód jest słodem bardzo dymnym. Specyfikacja słodu, który wykorzystuje Ardbeg, jest znana. Zawiera on 55 ppm, czyli 55 parts per million związków fenolowych, co sprawia, że jest to słód niezwykle dymny. Ja miałem okazję nie tylko pić ten whisky, ale także jeść ten słód w destylarni i faktycznie te nuty dymności są ewidentne i bardzo obecne. Nie wszyscy wiedzą, że ten Smoky Porter pierwotnie miał być IPA-em, ale w próbach browarniczych okazało się, że IPA tak mocno przyjmuje tę dymność, że staje się ona obezwładniająca i nie ma wtedy piwa, które uwydatniałoby cechy zarówno swojego stylu, jak i Ardbega, tylko powstaje piwo, które po prostu smakuje Ardbegiem, co nie do końca jest celem. Więc wybrano Porter, dlatego że Porter jest takim piwem bardzo, powiedziałbym, równocennie uwypuklającym różne cechy sensoryczne i mam nadzieję, że też to zobaczy, że obok tych nut ardbegowych, których się doszukam, będą też nuty charakterystyczne właśnie dla porteru. No i cóż, i ciekawe jest to, że ten słód ma 55 ppm fenoli, ale po przejściu przez zacieranie, fermentację, destylację, leżakowanie, tych ppm jest już 25 w destylacie, ale to i tak wystarczy, żeby nie jednemu dzikowi, nie jednej sarence Ardbeg język na lewą stronę wykręcił swoją dymnością. Ciekawe, jak przełoży się to właśnie na piwo. To nie wszystkie ciekawostki dotyczące słodu jęczmiennego z destylarni Ardbeg. Moi drodzy, kiedy pierwszy raz byłem w destylarni Ardbeg na Islay, to wydawało mi się, że jestem prawdziwym Jamesem Bondem świata miłośników whisky, ponieważ gdzieś tam na ścianie przypiętą znalazłem karteczkę, która zatwierdzała, nie w żadnym miejscu, w które nie można wchodzić, która zatwierdzała przyjęcie partii słodu ze słodowni Port Ellen, co wydawało mi się trochę zaskakujące i kontrowersyjne, bo jak wiadomo, Ardbeg wraz z destylarnią Glenmorangie należą do koncernu LVMH, czyli Louis Vuitton Moet Hennessy, podczas gdy słodownia Port Ellen, niegdyś destylarnia, a także inne destylarnie na wyspie Islay, czyli Kolila i Lagavulin, we wszystkich destylarniach i słodowni Port Ellen byliśmy z kamerą w czasie szkockiego sezonu, więc jeśli tylko macie ochotę, na moim kanale znajdziecie wizyty w tych miejscach. Szczególnie polecam wam też w kontekście tego odcinka wizytę w słodowni Port Ellen, bo tam nie każdy może wejść, a mi się udało i to z kamerą, więc zachęcam was, żeby rzucić okiem. Zdaje się, że w tym odcinku też trochę rapuję. To my słodownicy, torf dla nas się liczy, bo też jest z ulicy. W każdym razie, rzeczywiście LVMA czy Diageo dogadują się całkiem nieźle i to słodownia Port Ellen należąca do Diageo produkuje słód jęczmienny na potrzeby whisky Ardbeg. I ta kooperacja ma pewne szlachetne, piękne biznesowo korzenie, ponieważ w połowie lat 80., kiedy gorzelnictwo szkockie przechodziło przez kryzys i destylarnia Port Ellen została zamknięta, pozostając wyłącznie przy funkcjonalności słodowni, podpisano tak zwaną umowę konkordatową. Wszystkie destylarnie z wyspy Islay i z leżącej nieopodal wyspy Jura podpisały taką umowę konkordatową, ona się nazywała, w której zgadzały się na to, aby zamawiać słód ze słodowni Port Ellen po to, aby ta mogła funkcjonować, wspierając się nawet międzykoncernowo, nawet w obliczu tej kapitalistycznej, ostrej konkurencji. Takie coś było możliwe, co według mnie jest całkiem ciekawą historią i taką interesującą koncepcją, którą warto może przytoczyć. Zatem ten słód z Ardbega wykorzystany został do produkcji porteru, który to właśnie cechy Ardbega ma uwydatnić, zachowując cechy stylu piwnego, jakim jest porter. A tak swoją drogą, moi drodzy, to pewnie zwróciliście uwagę na to, że mam dzisiaj scenografię, w której to znajduje się Ardbeg Wee Beastie i uwięziony w szpuli etykiet Ardbeg Anoa. Zwykle tak jest w moich odcinkach, do czego widzowie są przyzwyczajeni, że kiedy pojawiają się dwie butelki na stole, to mamy plebiscyt. Tym razem plebiscytu nie będzie. Taki plebiscyt był w jednym z ostatnich odcinków, kiedy to decydowaliście w komentarzach, czy powinna pojawić się niedługo whisky Sir Edward Smoky, czy whisky Famous Grouse Smoky Black. Jak na razie w komentarzach prowadzi, to było w odcinku o John Walker Double Black, prowadzi whisky Famous Grouse Smoky Black, więc rzetelnie i słownie nagram. Niedługo możecie spodziewać się odcinka właśnie o tej whisky. Dzisiaj jednak nie chcę pytać o to, czy nagrać o Anoa, czy o Wee Beastie. Przypuszczam, że wygrałoby Wee Beastie, ale obie te whisky są obiektem mojego zainteresowania w kwestii nagrania odcinka, więc chcę o nich nagrać. Pytanie mam inne. Czy mam nagrać niedługo, czy może się nie spieszyć i wybrać jakieś łagodniejsze whisky? Jeśli chcielibyście zobaczyć odcinek o Ardbegu Anoa i Ardbegu Wee Beastie niedługo, wpisujcie w komentarzach.
tutaj ja zawsze to wymyślam na bieżąco, te call to action, i one czasem są trochę kompromitujące, ale niech będzie, wpisujcie w komentarzach, moi drodzy, niech zadymi artback. Jeśli zobaczę dużą liczbę komentarzy, niech zadymi artback, to nagram o Anoa i o WeBeastie, a przy okazji przypominam wam, że jest już nagrany odcinek o artbagu 10, to jest odcinek z wierszykiem na początku, z wierszykiem, który jest niełatwy do wymówienia. Więc jeśli tylko macie ochotę, zachęcam was do tego, aby sprawdzić. Jak widzicie, mój artbag Anoa, to akurat oczywiście chcę o tym powiedzieć, ale jest to przypadek, bo wczoraj do drugiej w nocy wypisywałem tę szpulę. To jest 1000 etykiet wódki Miller Spirit, czyli wódki z krainy podziemnej pomarańczy, ziemniaczanej wódki, która w ciągu ostatnich 3 lat, czyli od stycznia 2018, sprzedała się w liczbie 50 tysięcy butelek, nie więcej. Ja mam taką umowę społeczną z moimi odbiorcami, że podpiszę ręcznie pierwsze 100 tysięcy etykiet. Połowa już za mną, zajęło mi 3 lata. Ciekawe, ile zajmie mi druga połowa. Tym razem przed nami będzie rozlew wódki ziemniaczanej 42%, a także wiśniówki i pigwówki. Razem będzie ponad 10 tysięcy etykiet. Taka szpula 1000 etykiet to jest dla mnie 1,5 godziny podpisywania, więc jest co robić i ponieważ rozlew już niedługo, w przyszłym tygodniu, to taka korporacyjna reguła obowiązuje: deadline is the greatest inspiration, czyli nie ma lepszej inspiracji niż deadline, którego po prostu musisz dotrzymać. No i po prostu nie mam wyjścia, siedzę i piszę. Jeśli temat was interesuje, również przypominam, Klika Dzika, Facebook, Instagram, moje social media to miejsca, w których komunikuję wszystko, co dzieje się w kuluarach mojej działalności pozaedukacyjnej, która ma miejsce na YouTube. No dobra, moi drodzy, wracajmy do artbaga Smoky Porter. Artbag The Shorty Smoky Porter. Moim zdaniem duża sprawa, a wszystko dlatego, że w historii marki Artbag jest to pierwszy produkt cross-category, czyli produkt wykraczający poza kategorię whisky. W tym wypadku to oczywiście limitowane piwo, więc nie rzecz globalna, bo dostępne jest ono zresztą tylko w Wielkiej Brytanii, ale i tak jest to rzecz, której zaistnienie z pewnością wymagało sporo zachodu. Inaczej jest, kiedy współpracują drobne marki. Na przykład w Miller Spirit, co o współpracy cross-category, mogę podjąć decyzję zależnie wyłącznie ode mnie. W przypadku korporacji jednak musi zaistnieć cały kaskadowy proces decyzyjny, który może wcale nie być aż taki prosty. Ja mogę powiedzieć wam, że wiem coś o tym, mówię to z dumą, ale też z pewną nostalgią, bo właśnie mija rocznica od ogłoszenia projektu Miller Blue, czyli projektu garnituru, który powstał z ramienia marki Miller Menswear we współpracy z marką Johnny Walker Blue Label, bo niewiele osób wie, że w portfolio maszerującego Jasia Wędrowniczka jest to osobna marka. No i cóż, moi drodzy, tak mi się to wszystko udało poukładać, że wewnątrz tego garnituru znajduje się żakardowa metka w kształcie etykiety, skośnej, charakterystycznej etykiety whisky Johnny Walker, na której znajduje się logo Miller Menswear i znajduje się logo Johnny Walker i znajduje się też autor projektu, czyli yours truly, w postaci mojej skromnej osoby, co jest dla mnie przemiłym takim artefaktem. Oczywiście nic nie znaczy o wiedzy o whisky, ale jest przemiłym artefaktem takiego, powiedzmy, mojego portfolio osiągnięć. I moja córka ma teraz 1 roczek, więc tak realnie patrząc i nie będąc zbyt restrykcyjnym, kiedy przyprowadzi do domu pierwszego chłopaka, na którego się zgodzę, czyli tak za 25 lat, to zanim mu wszystko wytłumaczę, jak jest, to myślę, że kiedy pokażę mu tę metkę Johnny Walker i Miller Menswear, to będzie to całkiem fejmowe osiągnięcie tatusia. Taki mam plan. Żartuję sobie trochę, no ale dobra. Jest to rzecz duża. Dla mnie Johnny Walker Blue Label i Miller Blue to były sprawy duże, ciekawe, zresztą garnitur cały czas jest w ofercie i myślę, że to jest ten moment, w którym stale widzowie, wiem, że to widzieli, ale to się tak przyjemnie ogląda, a nowi widzowie, myślę, że mi się spodoba, że puszczam trailer szkockiego sezonu. Mam nadzieję, że ta szybka wycieczka do Szkocji, także na Isle, czyli ojczyznę whisky dymnych, była dla was przyjemnością. A teraz już, żeby... chciałem powiedzieć, żeby nie przegadać, ale to chyba w moim przypadku zakrywałoby na lekką hipokryzję, więc żeby już dłużej nie gadać, zajmijmy się Smoky Porterem od Artbaga, moi drodzy. Otwieram. Zobaczymy,
co z tego wyniknie. Od razu widać ciemną barwę. Jest piękna piana, dość stabilna. Ciekaw jestem, jak tutaj będzie z aromatem. Powiem jeszcze szybko, skąd się to piwo wzięło. Otóż, moi drodzy, co ciekawe, Smoky Porter powstał w wyniku współpracy, którą wymyśliło dwóch współlokatorów. Był to Alan Mahan i Alan McIntyre. Pierwszy z nich jest współzałożycielem browaru, czy tej firmy, która współpracuje z browarami Brewgooder, a drugi z nich jest Global Brand Managerem marki Artbeck. Więc dobrzy, czy odpowiedni ludzie się spotkali w odpowiednich kompetencjach. No i ten, że tutaj projekt został wdrożony. Został on wdrożony w wyniku projektu Global Gathering, który organizuje właśnie Brewgooder. I to Global Gathering w tym roku skupiało się na The World Water Day, czyli Światowym Dniu Wody, 22 marca. I zyski ze sprzedaży w tenże dzień przekazane były mieszkańcom Republiki Malawi, którzy mają utrudniony dostęp do wody. Jest to państwo we wschodniej Afryce, które graniczy z Tanzanią, Mozambikiem i Zambią. Także jak widzicie, cel bez wątpienia szczytny. I właśnie Smoky Porter jest piwem, które reprezentuje w Global Gathering Szkocję. Także koncepcja bardzo interesująca. No i co? Pozostaje się zastanowić, czy Artbeg i słód z Artbega z destylarni Portelen z wyspy Isla, czyli Królowej Hebrydów, pojawia się w tym porterze, czy nie. Sprawdzam to. Wow, tak. Naprawdę tak. Moi drodzy, jest tak. Nie znam się za dobrze na piwie. Na pewno nie jestem żadnym rasowym sensorykiem piwnym. Ale aromaty niosą ze sobą wspomnienia. I ten aromat nie jest w całości dymem z Artbega. On nawet chyba nie jest samym Artbegiem. On mnie zabiera prosto do kadzi fermentacyjnej. On zabiera do destylarni. Bez wątpienia niesie w sobie właśnie szkocką whisky, fermentujący zacier na słodzie suszonym nad palącym się torfem, nad dużą ilością dymu. Bez wątpienia zaklęty w to piwo, ale nie jedyny, bo pojawia się też trochę, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, jakiejś formy kwasowości takiej. Pojawia się też trochę kawowości. Pojawia się trochę takiej silnikowej olejowości jakiejś, która nie wiem, czy występuje w piwie, ale w whisky jest rzeczą zupełnie normalną. Także bardzo przyjemnie to wypada. Pojawia się oczywiście słodowość, zbożowość. Może trochę takiego jakiegoś skórki razowego chleba. Przyjemny temat. Chce się napić? Zaczynamy. Tutaj dym zostaje, jest go mniej, to nie jest tak intensywny dym jak w przypadku whisky. Powiedziałbym, że ta dymność artbegowa pojawia się w pierwszej chwili, aby później ustąpić takiej właśnie chlebowości, takiej zbożowości, takiej przyjemnej goryczy kawowej trochę. Zostaje na języku to piwo. Moi drodzy, mam przyjemność taką prawdziwą. To jest, jeśli dobrze pamiętam, 6,5 V. Słuchajcie, to było 6,2 V. To było jedno z droższych piw, które kupiłem, ale nie dlatego, że samo piwo było drogie, tylko dlatego, że przesyłka z Wielkiej Brytanii była dość kosztowna. W oficjalnym komunikacie wyczytałem, że piwa kosztowały, zdaje się, 14 funtów za sześciopak takich puszek 0,33. Ja kupiłem puszki dwie, jedną piję tu z wami, drugą dałem ziomkowi, którego pozdrawiam. I tak sprawa właśnie wygląda. Więc mam nadzieję, że jest to rzecz, która była dla was interesująca. Oczywiście nie będzie łatwo tę degustację powtórzyć, bo jest to edycja limitowana i dostępna tylko w Wielkiej Brytanii, ale wiem, że ogląda mnie bardzo dużo osób z Polonii brytyjskiej. Zatem, moi drodzy, jeśli jesteście w UK i macie możliwość, zachęcam was do tego, aby poszukać. Być może ten Smoky Porter od Artbega z Shorty na etykiecie będzie dla was przyjemnością. A ja, moi drodzy, ciesząc się trochę, bo ten odcinek zajął mi prawie cały dzień, tyle się działo dookoła, kończę. Bez odbioru to nie mogę powiedzieć, bo ja zawsze z odbiorem przypominam o klice Dzika, o Insta, o Fejsie i żegnam się z wami klasycznie. WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!